Webinary Orca. Szkolenia bez ograniczeń. Co warto wiedzieć przed webinarem Orca? Przed rozpoczęciem logowania do webinaru należy sprawdzić komputer, z którego będziesz korzystać. Sprawdzamy aktualne wersje przeglądarek, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. System audio i wideo. Do skorzystania z serwisu w pełnym zakresie pomocne może się okazać podłączenie sprawnie działających słuchawek lub głośników, kamery oraz mikrofonu. Nie przy każdym webinarze cały ten zestaw będzie konieczny. Najczęściej wystarczą tylko głośniki i słuchawki. Parametry techniczne sprzętu. Nie ma szczególnie wygórowanych wymagań. Większość naszych urządzeń z pewnością je spełnia, ale warto się co do tego upewnić. Zalecany jest procesor dwurdzeniowy 2 GHz lub lepszy. Możesz dołączyć do wydarzenia za pomocą iPada, iPhone'a lub urządzenia z systemem Android. Uruchom aplikację mobilną Click Meeting. Jeśli korzystasz z tabletu, wybierz opcję Jestem uczestnikiem. Następnie podaj ID spotkania, kliknij Wejdź, podaj swoje imię oraz swój adres e-mail i ponownie kliknij Wejdź. Jeśli korzystasz ze smartfona, domyślnie wyświetli Ci się zakładka Uczestnik. Pamiętaj, że dla płynnego działania wszystkich urządzeń warto zrezygnować z transmisji komórkowej i podłączyć się do lokalnego Wi-Fi. Wejście do grupy webinarowej jest możliwe w terminie wskazanym przez organizatora w określonym dniu i godzinie. Aby uczestniczyć w wydarzeniu w charakterze uczestnika, potrzebny jest link do spotkania, który otrzymasz od dyrektor placówki. Należy kliknąć w niego, po czym pojawi się okno dialogowe. W odpowiednich polach należy wpisać swoje dane, imię, nazwisko oraz adres e-mail, a następnie potwierdzić to przyciskiem Wejdź, tak jak jest to pokazane na ekranie. Przypominamy, że te dane posłużą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Orca, więc uczulamy na wpisanie poprawnych informacji. Po otwarciu pokoju webinaru w odpowiednim dniu i godzinie zobaczysz ekran z tytułem szkolenia i nazwiskiem prowadzącego. Włączanie się do wydarzenia poprzez urządzenia mobilne. Oczekiwanie na spotkanie. W przypadku, kiedy spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło, uczestnik zostanie przekierowany do tak zwanej poczekalni i będzie tam przebywał do momentu otwarcia pokoju przez prowadzącego, czyli do momentu rozpoczęcia webinaru. Włączenie się do wydarzenia następuje automatycznie, kiedy trener rozpocznie webinar. Formy komunikacji uczestników. Uczestnik spotkania może komunikować się zarówno z prowadzącym, jak i innymi uczestnikami za pośrednictwem czatu. Aby zabrać głos, należy wpisywać informacje w panelu komunikacyjnym. Rozwiązywanie problemów. Warto pamiętać, że przyczyną najczęstszych zakłóceń w odbiorze są problemy z dźwiękiem. Aby je wyeliminować, należy sprawdzić na swoim komputerze, czy mamy prawidłowo uruchomiony głośnik. Jeśli dźwięk wydaje Ci się niestabilny, sprawdź połączenie z internetem. Zwróć uwagę na to, czy sieć ma odpowiednie parametry do przesyłania strumienia wideo. Warto sprawdzić, czy w danej chwili nie masz jakichś działających aplikacji lub ustawionych automatycznych aktualizacji innych programów. Jeśli tak jest, należy je wyłączyć. Rozwiązaniem trudności w odbiorze spotkania spowodowanej słabym sygnałem internetowym lub jego zanikiem po stronie uczestnika może być odświeżenie strony internetowej lub powtórne wejście przez link podany przez organizatora. W przypadku innych wątpliwości polecamy kontakt z pomocą programu Click Meeting. Życzymy satysfakcjonującego odbioru. Webinary Orca. Szkolenia bez ograniczeń.